Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym Ori. Odmęt kwoloka, boże, 4% tylko. Ale ktoś mi pisał, Ryfek, nie patrz na procenty, one na początku tak wolno lecą. O Jezu, przepraszam, już na początku kaszle. Później dopiero jakby przechodzenie gry przyspiesza. Dobra, spotkałem tutaj tego ziomka i rzeczywiście ktoś mi powiedział, że mogę kliknąć Y, przytrzymać Y i mam fajnie tutaj wszystko opisane, ale to jest kozak. Fragment ogniwa energii, drzewo przodków, kruchliwa podłoga. Tutaj bym się wrócił i się zastanawiam, czym jest to siedlisko, bo tu mamy siedlisko i tu mamy siedlisko obok studni. Czy może tu się wrócę, rzeczywiście, jak będę miał inną studnię, żeby móc się przeteleportować. O, a tu blask zostawiłem w locie. Ciekawe, czy to tak zostaje, jak nie zgarnę i będę mógł to zgarniać zawsze później. Czy to się nagrywa? Nagrywa się. Nagrywam to chwilę po powrocie z Łodzi. Wróciłem już od neurologa i chciałbym wam powiedzieć, że mam dobre informacje. I tak sam, tak naprawdę nie wiem, jakie ja mam informacje. Byłem u neurologa, sprawdzał mi tam trzy nerwy w całej lewej ręce i wyszło na to, że nic z nimi nie jest złego. Z jednej strony spoko, z drugiej strony źle, bo ja naprawdę już czekałem na ten moment, w którym się po prostu dowiem, co jest ze mną nie tak. Naprawdę już miałem nadzieję, że jednak wyjdzie, że o, coś tu z pana nerwem jest nie tak. Wiemy, co leczyć, wiemy, czym się zająć. O, może być. Zdrowiem przypłaciłem, ale chociaż zgarnąłem troszkę blasku. I teraz tak. Ja bym się chciał wyleczyć tutaj na szybciocha. Mi się cały czas mylą klawisze. Dobra, jestem wyleczony, robimy tak. Czy mogę tym atakować? Mogę, ale to bije tyle, co nic, więc raczej nie ma co. Czas młota, wracamy. Dobra, idziemy zobaczyć to siedlisko, jak wygląda. Nie wiem naprawdę już, co sądzić o tej łapce. Troszkę się naprawdę już zacząłem martwić, czy to jest coś bardzo, bardzo jeszcze dłuższego, czy to już pół roku trwa. A, nie mam leczenia. Dobra, wiecie co, to mi jest mniej przydatne jak leczenie. Wezmę sobie tu leczenie. O, nie chcę umrzeć. Super. Idziemy dalej. Mam tylko nadzieję, że jak sobie zrobię kiedyś przerwę miesiąc czy dwa, żeby rzeczywiście może to ogarnąć łapkę w 100%, to mnie nie opuszczą widzowie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Co to jest w ogóle? Tu się mogę kręcić, znając życie? Nie, nie mogę tu się kręcić, okej. Ale cały czas tutaj jak na razie wygląda to na dosyć bezpieczną okolicę. Ała, ty, ale to było trochę niemiłe, wiesz? Ja tu chciałem... siedlisko zobaczyć, ale ten młot to w ogóle mnie w powietrzu trzyma. I z każdego przeciwnika praktycznie leci zdrowie, to jest mega ciekawe. Się opłaca bić. A, dobra, tu już wracam do miejsca, z którego przyszedłem, więc idziemy dalej w prawo. Zobaczymy, czym jest to siedlisko. O, nie mów mi, że ja nie mogę tego zwalić. A młotem? Też nie. O, a to akurat słabo trochę. Jak ja miałbym się tutaj... A, dobra, od lewej strony. O, jestem głupi, teraz się wracać znowu. Dobra, lecimy, lecimy. Dostałem też info od kogoś, że jeżeli nie chcę backtrackować, zazwyczaj bardziej się opłaca iść od razu tam, gdzie misja nam wskazuje, bo rzeczywiście... O, tu coś jest. Albo i nie. Wydawało mi się, jakby coś było. A mogę to rozwalić? Okej, czyli jednak coś skumałem. O, dobra, przecież to... Na to wychodzi i tak. O, a co tutaj mamy? Co to jest? Mogę cokolwiek tu zrobić? To wygląda, jakbym musiał tutaj użyć 3 punktów energii, abym mógł coś tutaj zrobić. Albo to zadziała, jak to siedlisko rozwala. Nie wiem, idziemy dalej. Co mówiłem? Ała, ała. No właśnie, żeby iść w stronę misji, że zazwyczaj to rzeczywiście jest dobra droga, że nie ma co tam próbować zwiedzać naokoło i niepotrzebnie backtrackować. Dobra, idziemy dalej. Ale to widziałem na tym. Czemu nie mogę iść? Czemu nie mogłem iść? Szedłem, znaczy miałem pada w lewo, a Ori nie szedł. Dziwne, dziwne. To jest moment, który widziałem na trailerze z Oriego, jeżeli dobrze kojarzę. Dobra, lecimy. Okej, teraz zadziałało, bez problemu. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogłem iść. Wyleczmy się. Nie chcę paść na strzała. A, dobra, tu jestem bezpieczny. Już widzę więcej platformowania w tej wersji Oriego.
I tam coś było, tylko nie mam zielonego pojęcia co. Chciałbym zobaczyć najpierw. Okej. Okay. O! Nie otrzymałem obrażeń. Dlaczego? Nie, nie wiem dlaczego, ale się cieszę. Tam jest chyba po prostu część energii do wzięcia, jeżeli dobrze zobaczyłem. Mogę się leczyć w locie? Nie, nie mogę. Ten podwójny skok naprawdę dziwnie w tym Orim działa. Albo ja go nie ogarniam jeszcze dobrze po prostu. Coś jest pode mną. Coś jest pode mną, no i nie ma co tam olewać tego miejsca. Jeżeli dobrze rozumiem, młotem... Tak jest, mogę już rozwalać to przejście, ale szybko. Rzeczywiście opłacało się od razu wziąć tą umiejętność. Fragment ogniwa zdrowia, czyli już... Jeszcze nie mamy więcej zdrowia? No, myślałem, że już miałem jedno ogniwo wzięte. Najwyraźniej już wcześniej je zgarnąłem. Idziemy dalej. Energii nie mam. Przeciwnicy, kochani, wyrzućcie mi trochę energii. Jak tu mam się dostać? Okej, okay, na luzaku. Won mi stąd. Postęp w osiągnięciu. To nie ja. 40 na 100. A, bo wcześniej miałem to też osiągnięcie, tylko rzeczywiście to był po prostu postęp, a nie osiągnięcie. Większe skupisko blasku. Nie wiem dokładnie, ile tu tego wyleciało, ale... Zawsze coś. No, jak zobaczyłem ceny w tych sklepach, to się załamałem. Wydaje mi się, że nie będę szybko zdobywał nowych umiejętności. Prędzej wydam ten blask na... Na przykład jakieś ulepszenia. Tam nie jestem w stanie się dostać i szybko raczej nie będę mógł się dostać. A tu wygląda, jakby coś musiało być. No bo po co on by tutaj był? Wo, wo, wo. Dobra, idziemy dalej. Jestem w stanie tutaj wrócić. No właśnie, coś mi się tam pokazało. Tam pokazał mi się sekret, mimo że go nie zobaczyłem na własne oczy. Dobra, idziemy tam. Dobrze jednak czasami szukać różnych rzeczy. Kolejna ruda gorlecka. Nie mam nadal zielonego pęcia, do czego to służy. Mam tylko nadzieję, że to nie jest coś w stylu, że... Nie ma przejścia na przykład w jednym miejscu w grze. Jezu, jak ja mam wrócić tutaj? A tam jest wejście chyba... Tu jest do góry wejście. Co ja robię w ogóle? Przepraszam, przepraszam. Krążę niepotrzebnie. Mam nadzieję tylko, że ta gorlecka ruda to nie jest coś w stylu, że nie ma przejścia w jakimś miejscu i muszę ją znaleźć, żeby rzeczywiście tam gdzieś przejść. Lubię rzeczy do ulepszenia postaci bardziej. Siedlisko na atramentowych moczarach, pogłoska zbadana. No i czym jest to siedlisko? No wygląda jak to coś po lewo, co widzieliśmy. Naciśnij X, aby rozpocząć walkę w siedlisku. O kurde. No to może być ciekawie nawet. Dobra, lecimy z walką w siedlisku. I chyba studnię tutaj załączę na nowo, jeżeli wygram, rozumiem, tę walkę. Coś jak walki na arenie w Hollow Knightie. Jezu, ale tych porównań do Hollow Knighta. Dobra, walczymy tutaj do upadłego. Nadal się czuję mało mobilny. No mówię, jakbym miał możliwość zgarnięcia jakichś nowych skilli mobilnych, bardzo bym był z tego powodu zadowolony. Jeszcze się uczę cały czas sterowania w nowym Ori, ale idzie nieźle. Ten jak skacze, jak szalony. Co to za mały komar? Padniesz na strzała? O, na dwa. Całkiem blisko byłem. Chodźcie tutaj. Mogę tak naprawdę właśnie czasami używać tego młota tylko po to, żeby przedłużyć sobie długość mojego lotu. On jest naprawdę świetny do podtrzymywania lotu Oriego. I cały czas dostaję tę energię, której nie mam na co użyć tak naprawdę. O, tego się nie spodziewałem. Dobra, uciekaj mi stąd. Kurde, jak blisko już było. Jeden zdrowia więcej bym miał, by się udało. Dobra. Na pewno teraz się uda. Najgorsze jest to, że rzeczywiście jestem dwustrzałowcem w tym momencie. Oni idealnie dwa punkty obrażeń zadają, a ja mam idealnie 4 punkty zdrowia. Cały czas energię dostaję między turami. Jakbym miał rzeczywiście może jakąś bardziej ofensywną umiejętność za energię, to wtedy byłoby to przydatne. A teraz nawet nie mam za bardzo czasu, żeby się wyleczyć. I czy, jak ten mod jest kozacki. O Jezu, uwielbiam go. I sama taka animacja, się czuję naprawdę pakerny z tym młotem. Dobra, leczymy się. I teraz ja go tutaj ogarniam w tę miejscówę. Się trzymam, no, super, jak najdalej od lewej strony, bo z jednym komarem to sądzę, że już na luzaku, dokładnie tak. Co tu mamy?
Postęp w osiągnięciu. Jakieś mam. Ulepszenie miejsca na kamienie. Możesz teraz umieścić na jednym miejscu więcej niż jeden kamień. Super. Czyli teraz mogę mieć... Jeszcze mogę raz walkę w siedlisku? A po co? Nie rozumiem. Tak, mam jeszcze jedno miejsce na kamienie. Czyli teraz możemy wszystkie nasze kamienie odkryte założyć. Wspinaczkę. Oczywiście, że tak. Czemu nie? No nie sądzę, bo opłacało się jeszcze raz tutaj walczyć, bo chyba to mi nic już nie da. Więc idziemy dalej. Całą tą miejscówę już zwiedziłem. Teraz nie mam zielonego pojęcia, gdzie iść. Wydaje mi się, że cały czas będę szedł na prawo. Nie wiem też, czym są te takie... O, tutaj pode mną jest ten niebieski owoc. Z tych zielonych wypada nam zdrowie cały czas. Tutaj chyba się nawet nie dostałem. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, są kolce. Tutaj byli bardzo silni przeciwnicy, więc może rzeczywiście znajdź Kwoloka, strażnik moczarów. Więc idziemy cały czas w tamtą stronę, obok tego Twilena sobie przejdziemy. I tak naprawdę tyle. Cały czas ci sami dosyć łatwi przeciwnicy. Już się troszkę do nich przyzwyczaiłem. Wow, wow! Nie sądziłem, że tak dupą możesz uderzyć. Dobra, idziemy tutaj. Czy jestem w stanie wejść tu? Oczywiście, że jestem w stanie tutaj wejść. O, ale tu już nie jestem w stanie nic zrobić. Okej, no to po raz kolejny będę musiał mieć pewnie umiejętność, która mi pozwala się odbijać od tych owoców, od tych pocisków przeciwników. No, dokładnie tak samo jak w pierwszej części gry. Mogę tu się? Tak, mogę tu się kręcić. Super. Won mi stąd, kolego. Kolejny raz postęp w osiągnięciu. Zastanawiam się, czemu to jest 60 na 100, a nie po prostu 6 na 10. Tego nie rozumiem. Po co robić takie osiągnięcia? No i dobra. Cała ta miejscówka ogarnięta. Te nowe skille, tak jak mówiłem, są strasznie drogie. 1200 trzeba uzbierać, aby coś nowego sobie kupić. Więc do tego, no jeszcze długa droga niestety. Jak tutaj jestem w stanie się dostać? Chyba tędy musiałem skoczyć. Dokładnie tak. Boże, to jest dopiero, nie wiem, pierwsza godzina? Pierwsze półtorej godziny gry? A już jest tyle nowych, fajnych rzeczy. Nie mam tu na myśli tylko samo atakowanie, ale Ori 1, a 2 to jest kompletnie inna gra. 1 zdecydowanie bardziej mi się wydaje, to jest właśnie platformówka. Tutaj chyba większy nacisk jest na te efekty RPGowe kładziony. I na samą walkę z przeciwnikami. Chociaż platformówka też jest ulepszona. No ta gra jak na razie pod względem nie historii, ale mechanicznym we wszystkim się wydaje być lepsza, kiedy... Tego się nie spodziewałem. Co tu mam zrobić? Tu muszę strzelić z łuku, znając życie. Dokładnie. Ten jaki jęzor wysuwa. I co teraz? Czy na tym jęzorze jestem w stanie się... Nie, chyba nie jestem w stanie na tym jeziorze... Jezu, co to jest? Nawet muza jest aż inna. Wygląda jakbym był na jakiejś czaszce złego przeciwnika. I tu jest studnia, tu bardzo chciałbym się dostać. Tylko nie mam zielonego pojęcia jak. Dobra. Pani Żabo. O, się tego sterowania nie nauczę. Poproszę o język. Przepraszam. O, i są moki kolejne. Jesteś duchem, prawda? Zdaje się, że widziałem twój cień. Naprawdę, jest takie miejsce, w którym cienie urządzają gonitwy i bawią się. Próbowałem się z nimi ścigać, ale nie jestem dość szybki. Gonitliwy duch, nowa pogłoska. Wow! Pewien Moki sądzi, że na usobliwych piedestałach ukazują się duchy przeszłości. Tylko nie mam zielonego pojęcia, jak miałbym tam dotrzeć. Znając życie, tutaj po prostu w dół będę musiał zejść. Ale na razie to jest wszędzie trująca woda, więc... Nie ma co kombinować. O Jezu, ale tych kolcy nawalili. Serio? To ma taki zasięg eksplozji, ale słabo. Nie chcę w Mokiego strzelać. Proszę mi dać regenerację. Muszę tak przypisywać. To przypisywanie jednak szybkie, wcale szybkie w moim wykonaniu nie będzie. Ale tak jak z Hollow Knightem, no muszę się nauczyć tego sterowania. Ale dałem ciała.
Ale, o Jezu, ale to było słabe. Ale to było beznadziejne. Przepraszam. A co by się stało, gdybym nie miał tej energii? Gdybym się przecież zablokował w miejscu. A nigdzie tutaj rudy żadnej energii nie widzę. Nie wiem, czy to jest ruda, czy co? Kryształ energii, po prostu. Dziękuję, pani żabciu. Będę miał dostęp do... może tego? Będę miał dostęp do... Chyba nie będę miał dostępu do studni. Chciałbym bardzo się wrócić do tamtego miejsca. Do tamtego siedliska tu. I to jest takie małe. Jezu, to samo może być skryte. Nie mam zielonego pojęcia. Idziemy dalej. Zdrowia mam max. No ale zgarnąłem, czemu nie? Wydaje mi się, że w to oko też będę musiał strzelić z łuku. Tylko no na razie nie jestem w stanie tam w ogóle doskoczyć, więc... Trochę słabo. Dobra, idziemy dalej. Tu są... O Jezus, nie widziałem tutaj tych kłów. Czy ja muszę ciebie uderzyć, czy coś? A, dobra. Co mi to daje? Bo tak nie za bardzo wiem, szczerze mówiąc. Nie mam zielonego pojęcia, po co był ten więzor żaby po prawo. Znając życie, pewnie znowu będę musiał tą trującą wodę spuścić. Jak wygląda minimapa? Na razie tutaj nic nie ma ciekawego. Postęp po osiągnięciu, to nie ja, no to na pewno nie byłem ja. Z takimi przeciwnikami to ja mogę walczyć. Ona się przyczepi do tego kamienia, tak? O, albo po prostu go weźmie od spodu. Okej, okay. To już wraca. Kamień mamy zrzucony i co ja z nim mogę zrobić z biedakiem? Jedynie w tę stronę przepchać. Tylko też tu nie za bardzo widzę, po co miałbym to robić. Oj, tutaj nie mogę teraz wrócić, ale słabo. No nic, idziemy na razie dalej. Chowaj się, jęzorze. Co to jest? Tutaj muszę kamień przepchnąć. No, okej, okay, ja rozumiem, tylko... Jak mam to zrobić? Okej, okay. Dobra, dobra, już rozumiem, już rozumiem. Nie, jednak nie jestem aż tak głupi, na jakiego wyglądam czasami. O, dobra. Jestem, bo się zablokowałem. Muszę teraz iść naokoło, najgorzej. Ojejciu. Ten podwójny skok w Orim nie działa dobrze w dwójce. O, teraz zadziałał, super. Na jednego strzała, tak lubię zabijać przeciwników. No i tak, musimy przesunąć kamień w lewo. Odpalić teraz ropuchę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wepchnąć teraz kamień w lewą stronę i odpalić ropuchę numer 2. Panie kamieniu, proszę mi nie utrudniać, naprawdę. Ja tu się staram zrobić wszystko, co najlepsze dla nas obu. Wypadałoby najpierw wepchnąć ten kamień na tą stronę, żeby on nam nie spadł, bo... Nie mam zamiaru tego wszystkiego robić naokoło później. Naokoło, Boże. Na nowo. No i ludzi karbuzik. Myślałem, że to platforma jakiegoś grzyba, który mnie wyrzuci do góry, ale... Najwyraźniej to po prostu przycisk. Dobra, tu raczej nic nie ominąłem. Komary jak na razie to są przeciwnicy, którzy mi chyba najwięcej problemów sprawiają. I albo mi się wydaje, albo mu zadałem więcej obrażeń jak wcześniej. Mogę tu wejść? O, tak, nie za bardzo. A, dobra. Nieważne, nieważne. Strasznie dużo tym przeciwnikom bije. Ropucha za ropuchą. No i cała filozofia. Sprawdzę, czy jakiś sekret nie jest z lewej strony schowany. Cały czas spuszczam wodę w tym Ori. Gdzie nie pójdę, to spuszczamy tę wodę.
I tam wcześniej jeszcze było jedno przejście. Tam na pewno będę musiał się jeszcze wrócić. Dobrze to zrobiłem z tej strony. Albo i nie. Dobra, jestem w stanie tu wskoczyć na luzaku. Kolego, proszę cię, nie przeszkadzaj mi tutaj, naprawdę. Za dużo bije. Za dużo bije. Idziemy w lewo. Kolejna dźwignia. No to sądzę, że raczej do powrotu będzie po prostu potrzebna, a nie do przejścia gdzieś dalej. A, delikatnie w ogóle też podgłosiłem grę dzisiaj, a tu naprawdę mega delikatnie. Nie chcę, żeby gra była za głośno, ale... No te gry właśnie jak Ori, jak Hollow Knight mają tak fajny soundtrack, że... Aż mi głupio byłoby... nie podgłosić trochę tej gry. Ostatnio do soundtracka z Hollow Knighta bardzo często sobie sypiam. Zawsze idę spać i mam tego Google Home'a, ten inteligentny głośnik, któremu tylko mówię, puść tam soundtrack z Hollow Knighta, dzięki Bogu to rozumie, bo cały czas jak na drugiej stronie mam odpalone i po prostu jak ja tego nienawidzę. Mam odpalone... Widzowie GTA San Andreas, czemu mi się to pokazuje? Podcasty Klocucha. Słuchacze GTA San Andreas słuchają też i mi się wyświetla ten klocuk w Spotify'u. Nigdy go nie oglądałem, nie znaczy oglądałem, ale nie słuchałem na Spotify'u. Po co to? Po co? Albo cały czas mi się ten Sydney Polak wyświetla, mimo że ja słuchałem płyty Polak francuskiego rapera PLK, to mi się wyświetla non stop po prostu Sydney Polak. I inni, którzy też słuchają Sydney Polak. O, pauza, nie działa mi pad, nie wiem dlaczego. Tak się zdenerwowałem, że aż pad mi przestał działać. Działa, ale jest rozłączony, nie mam dlaczego, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nie wiem, o, znowu się połączył. Super, tak, żebym akurat dostał obrażenia. Kontrol jest podłączony teraz, git. Ja się wyleczę i lecimy dalej. Nie rozumiem tych polecanych Spotify, naprawdę. Powiem wam, że polecane na YouTubie działają całkiem fajnie, bo to mi poleca tak głupie często filmiki, takie śmieszne, sprzed wielu lat, że ja z tego jestem zadowolony. Tak to ma działać. Ale polecany na Spotify to jest jakiś nieśmieszny żart po prostu. Dobra, ja się najpierw wrócę tutaj na prawo, bo chciałbym rzeczywiście najpierw sprawdzić tą miejscówę. To wyglądało jak coś... No właśnie, co mi się przydało teraz? I lecim do dołu. Powiem wam, że to przyczepianie się do ścian też jest całkiem przydatne. A młot jest idealnym przeciwnikiem na te komary. No zanim wykonałem drugi atak, ja idealnie robię drugi i ja dobijam. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ale jestem w stanie tutaj przebiec. O, tylko nie mam tutaj przejścia niestety. Więc co mi po tym? Chyba, że... A, nie miałeś skoczyć pod kamulec. O, no i to na pewno nie byłem ja. Dobra, na bank to musimy w ten sposób zrobić, tylko... Musi mi się udać lepiej skoczyć. Otworzymy sobie przejście dalej. Ej, jakiś kamień mamy do zgarnięcia. No, Ori, strzel w to! Zawsze tak ładnie lokuje, a teraz coś nie chce. O, super, działa. Nie zabij mnie, proszę cię. Dziękuję. Mam tu przejście odpalone? Oczywiście, że tak. Co tu mamy za kolejny kamień? Szybko strzelność. Otrzymano nowy kamień. Atakuj szybciej z użyciem iskry. Iskra to rozumiem, że mój łuk. Ale szczerze mówiąc... Jakoś za tym łukiem specjalnie nie przepadam, więc chyba zostanę przy po prostu tych kamieniach, co mam. Nawet nie można go ulepszyć, więc w ogóle trochę przypał. I co, to jest wszystko tutaj w tej lokacji? Nie, nie, jeszcze nie wszystko. Ta iskra w ogóle strasznie mało obrażenia zadaje, to nie wiem. Odblokowane osiągnięcie, to nie ja. No teraz to już ja byłem, ja go zrzuciłem. Ta iskra rzeczywiście byłaby spoko, gdyby zadawała troszkę więcej obrażeń przeciwnikom, a ona tak mało bije. Ja jej kompletnie nie mam zamiaru używać ofensywnie. Jedynie bym właśnie brał
tę umiejętność, aby, nie wiem, szybciej na przykład... mapa tej lokacji, no to na pewno muszę się wrócić tam. Czy nie? Gdzie ja byłem? Tutaj jeszcze coś jest, ale przypał, tu jest dalej lokacja, tu jest pewnie jakiś mały kawałek niezwiedzony, a ja może bym poszedł nie w tę stronę, w którą powinienem. Nie jestem w stanie się do ciebie dostać w ogóle. Dobra, ja na pewno wracam się tam. Tutaj coś ominąłem, widzę się z wami tutaj za chwilę, na górze. Widzę się z wami na górze, ale tutaj jeszcze po drodze znalazłem sekrecik do rozwalenia. Kolejne ogniwo energii, mamy teraz 4. Ja akurat szedłem... Ej, ja nie zbierałem już wcześniej fragmentu ogniwa? No co jest? Ile tych fragmentów muszę zdobyć, żeby mieć ogniwo? Nie jestem w stanie też zauważyć, ile tych fragmentów ogniw mam. Chyba, że jestem, no to nie wiem, możecie mi napisać, ale ja szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, ile tego mam, ile nie. Chciałem się po drodze właśnie wyleczyć, ale mi zabrakło już energii, więc się cieszę, że kolejne to ogniwo do energii udało się znaleźć, ale i weź tu teraz się wróć. No nie było łatwo, ale jakoś się udało. Kolejna energia, super. No i dobra, już przejdę z wami, nie będę tutaj już nic pauzował. Teraz mam w planach nagranie bardzo długiego odcinka ze Slay the Spire i się boję, że OBS mi głupi wywali zaraz coś. No czy... O Jezu, serio, wróciłem się tylko po to? Chociaż mamy 600 blasku już, no 600 blasku to jestem w stanie jakieś dwa tanie ulepszenia kamieni sobie ogarnąć. Koło kogo te ulepszenia był? U tego ziomka przy kryształach. Mówił on coś, że będzie szukał lepszego miejsca na sklep, ale jak na razie cały czas ten Twilen tutaj jest. Bardzo mało jest możliwości poruszania się, w sensie jedną studnię jak na razie odkryłem. Gdzie jest kolejna studnia? No tu jest, wiem, ale cały czas zablokowana. Bardzo mało studni jak na razie. Dobra, idziemy dalej. Cześć kolego. I cyk, mot. Jak to wali? Animacje i dźwięki naprawdę sprawiają, że te uderzenia się wydają przepotężne. Nie chciałbym takim młotem od Oriego dostać. Tu na bank jestem, no, tu na bank muszę przejść, gdy będę miał możliwość poruszania się właśnie, odbijania się od przeciwników. O ty chamie i prostaku. Zostaw mnie, dziękuję. Było blisko. Dobra, zdrowia zbyt dużo nie mam. A leczyć się na bank nie mogę. No nie mogę przy ścianie, niestety. O, dobra, tutaj mam chwilę dla siebie. Uleczmy się. Czy po lewej stronie coś jest ukryte? Bo nie wiem, po co to miałoby tu być. No nie wygląda, jakby coś było ukryte. Idziemy dalej. A to co to za przejście ciekawe? Młot tu mi nic nie daje. Wygląda jakby też coś związane raczej z energią. Ale co, ja już dotarłem do Kwoloka? Odmęt Kwoloka, no tak. Kolejna studnia? Piedestał. O, coś o tych piedestałach coś mówił Mokki ostatnio. Nagroda za gonitwę. Znajdź postument startowy, aby rozpocząć wyścig. Odblokowałeś gonitwę. Okej. Czyli to mi pokazało jakieś miejsce z gonitwą i rozumiem, że to jest tutaj. Gonitwa, czyli coś będę musiał zrobić na... po prostu na czas. Ciekawe, ale pododawali fajne rzeczy do tego drugiego Oriego. A tu coś mamy? O! O, no mamy coś. O, ja tego przeciwnika już widziałem, że tak powiem. W dupkę najwyraźniej go trzeba bić. Wow, ale on szybko zawraca. Ale aż taki trudny nie był. Coś za nim było? O, drzewko widzę kolejne. Kurde, tylko dojścia do tego drzewa chyba nie mam. Nieważne, właśnie sobie to dojście odblokowałem. Smacznego wszystkim życzę w 30 minucie nagrania. Może ktoś je akurat. Dobra, sekretu tu nie ma, lecimy dalej. No wydaje mi się, jakby z tego drzewa rzeczywiście mielibyśmy teraz dostać umiejętność. Mielibyśmy dostać umiejętność na poruszanie się przez pociski przeciwników, tak jak w jedynce. No bo po co miałby być tutaj ten sekret niby? Do zgarnięcia za odbicie się od przeciwnika. No to dla mnie idealnie wygląda na moment, w którym dostaniemy umiejętność właśnie na możliwość przelatywania przez pociski przeciwników i odbijania się dalej.
Zryw, a nie, okej, okay. Mamy zryw. O, i mogę zrobić też zryw w powietrzu, było napisane, jeżeli dobrze rozumiem. Ej, ale to nie jest chyba ten sam przycisk co w jedynce, a może i ten sam? Ale jest w ogóle inny ten zryw tutaj. No, wrócić się tu nie mogę niestety. Ale śmieszne, taki pluszasty się wydaje ten zryw. Wcześniej taki było ciu, ciu, mega szybko, a teraz nie wiadomo co. Po podwójnym skoku przytrzymaj RB, aby zrobić dalszy skok. No oczywiście, że tak. Tylko tego kolegę to ja bym zabił, szczerze mówiąc. Ała, ty! O Jezu, aż bym w nim stanął. I cyk! Jaki to ma zasięg eksplozji? Ten młot jest OP! Mega mocny się czuję, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń. Z tym jest naprawdę gituwa. Może i ten sam przycisk, nie wiem. Mi się wydaje, że był inny. Lecimy dalej. To jest dosyć ciekawe. Nie wiem, jak jestem w stanie kontrolować wysokość skoku podczas tego kręcenia się, a wydaje mi się, że jestem w stanie to kontrolować. Okej, tu już widzę kolejny sekrecik do zgarnięcia. Dobra, dobra, na luzaku. No i super. Być może tamten sekret, o którym mówiłem, też nie wymaga od nas posiadania właśnie możliwości przeskakiwania nad przeciwnikami, a wystarczy, że będziemy mieli na przykład, znaczy nad przeciwnikami, przez przeciwników, a wystarczy ten zryw. Wydaje mi się, że uderzenie młotem w dół bije więcej obrażeń jak uderzenie młotem standardowe. Dobra, wróciliśmy do miejsca, z którego przyszliśmy i mając ten zryw, co ja mogę zrobić w tym momencie? Najprawdopodobniej mogę się dostać tutaj. No i tak, no cała ta miejscówka jest zrobiona tak, że nie jestem w stanie do niektórych miejsc... Nie jestem w stanie wrócić, jeżeli tej umiejętności nie zdobędę. Zawsze w takich momentach sobie myślę o graczach, którzy no nie są... O, mogę się tutaj kręcić też! Tym zrywem! Ale kozak! Albo i nie. Tylko chciałbym najpierw, żebyś ty się, o właśnie, wysadził. Było blisko, ale nie za blisko, dobra. No i luźno. Leczymy się, 780 blasku już mam. Całkiem sporo, szczerze mówiąc. Myślałem, że to wolniej będzie szło. No, Ori, co ty? No, czemu żeś się nie złapał? Idziemy dalej. No i na bank teraz już się tutaj będę mógł dostać. Wracając, zawsze sobie w takich momentach myślę o graczach, którzy no nie są jacyś nie wiadomo jak dobrzy w niektóre gry. I co z nimi? Jak muszę się męczyć z niektórymi miejscówkami w grze? Tylko po to, aby wyjść sobie z jednego miejsca tak naprawdę. Witam cię, Lupo. Czołem. Witaj w odmęcie Kwoloka. Jesteśmy w królestwie Wielkiego Kwoloka, strażnika moczarów. Dzięki jego opiece niewiele się tu zmieniło. A, niewiele się tu zmieniło, kiedy nadeszło zepsucie. Chcesz nabyć mapę siedliska Wielkiej Ropuchy za 150? Oczywiście, że tak. Wszystkie mapy będę od ciebie kupował. Dziękuję pięknie. Ja również pięknie dziękuję. Okej. Okay. Ciekawe, czy jestem w stanie się tu już tutaj dostać. I tutaj nadal nie mam przejścia w prawo. Chyba, że przejście tutaj coś mi odblokowało, ale wątpię. I słyszę cały czas tuptanie z lewej strony. Gdzie tuptajesz? O, już nie słyszę. Dziwne. I czy mi się wydaje, czy w ogóle użycie młota mnie trochę podnosi? No tak mi się wydaje. Dobra, idziemy do tego... z tobą... nie chciałem tutaj walczyć. Won mi tam... Idziemy do tego czegoś na speed. Nie wiem tylko jak to działa. Tam widziałem jakby znaczek mety, czyli co? Ojejciu, ojejciu, o super. Czyli co? My musimy z tego miejsca wrócić się tam? Na to by wyglądało. O i kolejne zdrowie, super. No i w końcu mamy zwiększone zdrowie. 5 punktów zdrowia, nie jestem dwustrzałowcem. I to jest gonitwa duchów. To samo miejsce właśnie, tą samą rzecz widziałem gdzieś tutaj.
tu czy coś takiego? Tu chyba, w tym miejscu, już nie pamiętam dokładnie. Nagroda za gonitwę, blask. Wystartuj w gonitwie duchów. Jak to działa? Nie chcę pomijać, daj mi tutaj info, jak to działa. Idziemy tu, w dół, cały czas w dół po prostu. Lewo, dół, prawo i do tego miejsca, do którego myślałem. Ciekawe, jak dużo dostaniemy za to blasku. I co, już od razu lecę? Jakiś mam czas? Ale odmierzanie. 25 sekund mam na to? O Jezu, mało. Ej, chodź tutaj, chodź. Dobra, to mi poszło w miarę nieźle. Ej, nie trzymaj się. To przyklejanie się do ścian jest ogólnie super, ale jak mi się śpieszy, to jest tak... Gonitwa zakończona, poniżej 24 sekund. Super, 1000 blasku ja za to dostałem, ale kozak. B, to jest przycisk taki na Xboxie. Jestem zbyt bardzo przyzwyczajony do nintendowych oznaczeń joysticków. Ale kozak, ale super poszło. Easy peasy. O, nie mogę mówić easy peasy, jak nagrywałem wczoraj? Wczoraj, jak nagrywałem Ori, moja narzeczona stała w pokoju obok i mówiła: za często mówisz easy peasy. Cały czas jak nagrywałeś tego Oriego, tylko easy peasy, easy peasy. Na pewno ci tak dobrze nie szło. Dobra, no i co? Ja bym teraz z taką ilością pieniążków, to bym z chęcią do tego Twina nawrócił. No i zobaczył, czy to przejście jest już otwarte. Chociaż nie przypominam sobie, aby to miejsce, to przejście się otwierało. Dobra, zróbmy to tak. Ale fajnie, że od razu na samym początku gry jestem w stanie robić skok w powietrzu. Może bez tego to by była makabra teraz. Dobra, zobaczę najpierw, czy się rzeczywiście otworzyło to przejście. A, dobra, pamiętam. Tam mieliśmy przejście do miejsca, w którym mogę strzelić coś łukiem. Przed chwilą to minęłem, to jest tutaj. Tylko najpierw do tego... O! Twilena chciałem pójść i ulepszyć swoje obecne kamienie. A nie, to są nowe do kupienia. Okej, okay. Nowych do kupienia nie chciałem chyba żadnym. Żadnych. Podcięcie skrzydeł jest całkiem nieźle. Zadawaj dodatkowe obrażenia latającym wrogom. Szkoda, że nie jest napisane jak dużo. Ja bardzo lubię, jak w grach jest napisane dokładnie, ile więcej bije obrażeń. Tu na przykład jest napisane. Jakie mamy te kamienie? Jeszcze raz sprawdzę. Założone. Kule przylatują do Oriego. Mało przydatne. Brawura. Zwiększa obrażenia zadawane i otrzymywane. Wytrzymałość i wspinaczka. Ja na razie nie kupowałbym żadnych, a ulepszył moje obecne. Czyli wytrzymałość ulepszamy za 300 zaledwie, to jest strasznie mało. Kurde, i może wiecie co, 1000, jeszcze 300 mam, to jednak bym sobie kupił nową umiejętność zamiast ulepszania tych kamieni. Tak głupio cały czas z jedną chodzić. A daleko do tego obfera nie mamy, więc jeszcze tutaj na koniec odcinka sobie do niego skoczymy. Fajnie ten Ori się łapie tych pnączy, jak skacze właśnie skokiem szybko na bok, ale nie jest chyba w stanie się tam i tak rozpędzić w lewą stronę. Witaj, obcherze, trochę wyglądasz jak Wukong. Chcesz poprawić swoje umiejętności. Uderzenie grzmotem w ziemię z góry wywołuje falę uderzenia. Tu jeszcze mogę ulepszenia kupować. Ale bajer, piorun. Rzuć potężną, świetlną włócznię, wykorzystuje dużo energii. Ja bym na razie chciał coś innego. Strażnik. Stwórz duchową kulę, która samoczynnie atakuje wrogów. No to jest super, to jest trochę jak ten duszek z pierwszej części Oriego. I zastanawiam się, czy to będzie za mną cały czas chodziło. Gwiazda, czyli taki bumerang, nie chcę. Pożoga też nie chcę. Kupiłbym tego strażnika. Zwiększa szybkość ataku strażnika. Jak to działa? Dobra, strażnik. Przyjmuj strażnika, który atakuje wrogów w pobliżu. I mogę ich tak mieć. O! A! To tylko tak działa. To słabo trochę, szczerze mówiąc. Znaczy, jakbym miał tylko w tym momencie walczyć, to jest akurat fajne połączenie, bo... Nie chciałem z tobą gadać.
To jest fajne połączenie. Mamy szybki atak, mamy mocny, wolny atak, jak i możliwość przywoływania takiego sojusznika, który nam będzie trochę pomagał. Ale myślałem, że troszkę dłużej to będzie. Jak to bije? O Jezu, jak on mało bije. Jezu, jak on mało bije, ale to jest bez sensu. Najgłupszą umiejętność kupiłem, jaką mogłem. Najgorzej. No dobra, no nie zawsze będę kupował same najlepsze rzeczy. A na razie wydaje mi się, że wystarczy. Więc ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już jutro. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i co? Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!